Oj, ciężko zrozumieć, czym są kryptowaluty. Zaczynasz o tym czytać i potem dostajesz prosto w twarz niezrozumiałymi słowami typu blockchain, haszowanie, altcoiny i inne takie. No ból głowy gwarantowany. Ale jednak wszyscy o tym mówią, więc jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Ale jak zawsze, najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok. Później jest już znacznie łatwiej i mam zamiar Ci to udowodnić. Nie mam zamiaru tutaj zgrywać eksperta, bo nim nie jestem, ale uważam, że nie trzeba być ekspertem, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega. O kryptowalutach można mówić ludzkim językiem i nawet by wypadało, bo one już nie znikną i stały się nieodłączną częścią naszego życia. A ja jestem przekonany, że każdy może zrozumieć podstawy. Wystarczy odpowiednim językiem to przekazać. I zaraz Ci to udowodnię, a przynajmniej taką mam nadzieję. Flying Atom. Główny partner kanału. Sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Podstawą większości kryptowalut jest blockchain. No więc to od niego wypada zacząć. No ta nazwa brzmi troszkę strasznie, to muszę przyznać, ale na spokojnie nie jest to nic, czego nie da się zrozumieć. Wręcz bym powiedział, że jest to całkiem proste i będziemy w stanie sobie to rozrysować, więc powinno pójść gładko. Od razu uprzedzam, że nie jestem mistrzem rysowania, więc... ale to może i lepiej. Rysunki będą przynajmniej proste, dzięki czemu lepiej to zrozumiesz. No dobra, to lecimy. Mamy jakieś bloki, jak sama nazwa wskazuje, i te bloki tworzą nam łańcuch, więc sobie to rozrysujmy. Przy okazji ciekawostka, pierwszy blok, który jest wydobywany, nazywany jest Genesis. No tak, w ramach ciekawostki dodatkowej. Dobrze, i mamy te bloki, które żeby mogły utworzyć łańcuch, muszą być w jakiś sposób powiązane ze sobą. Musimy wiedzieć, który z nich był pierwszy, a które kolejne. Dopiero wtedy możemy mówić o łańcuchu. No i w taki sposób powstał nam taki bardzo uproszczony model, który pokazuje mniej więcej, jak wygląda blockchain. Tylko teraz pytanie, co to do cholery jest? Otóż, to jest, mój drogi lub moja droga, bardzo specyficzny rodzaj bazy danych. Tak, dokładnie, to nie jest nic innego niż sposób przechowywania informacji. No dobrze, ale to teraz pytanie, po co się bawić w coś takiego, skoro mamy inne rozwiązania? Ano, otóż to bardzo proste, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to bardzo często chodzi o pieniądze. Więc blockchain ma być szybszy, tańszy, bezpieczniejszy. Takie standardowe obietnice, które firmy technologiczne przeważnie składają swoim klientom, ale w tym wypadku ma to jakieś pokrycie w rzeczywistości, to trzeba przyznać. I dzięki temu blockchainowi jesteśmy w stanie przechowywać informacje o transakcjach. To właśnie w taki sposób kryptowaluty przechowują informacje o tym, jakie transakcje były wykonywane w danej sieci. Jest to o tyle istotne, że jeżeli jakaś transakcja została wykonana na przykład w bloku numer 1, czyli tutaj, no to stan konta danych osób zmienił się. Więc kolejna transakcja, czyli ta, która zajdzie w bloku numer 2, musi uwzględnić stan konta osób z bloku pierwszego. Bo jeżeli odczytałaby dane z bloku zerowego, no to miałaby błędne dane. I zgodność tych danych ze wszystkich bloków nazywamy konsensusem. Pewnie o tym słyszałeś, ponieważ jest to pojęcie, które pojawia się przeważnie w kontekście górnictwa kryptowalutowego. Oficjalnie znalazłem najlepszy rekwizyt na świecie. W swojej kuchni, pudełka. Takie plastikowe, półprzeźroczyste i dlatego, że są półprzeźroczyste, będą super do wyjaśnienia tego, jak działa blok, a raczej jakie my możemy mieć interakcje z blokiem, ale dojdziemy do tego. Zacznijmy od tego, że to jest jeden blok. Oznacza to, że do niego ładujemy informacje o tym, jakie transakcje były realizowane w danym czasie. Tak średnio przyjmuje się, że jeden blok jest zapisywany co około 10 minut. Są odpowiednie algorytmy, które dbają o to, żeby ta odległość pomiędzy zapisywaniem bloków była mniej więcej taka sama. Oczywiście mówię w tym wypadku o Bitcoinie, ponieważ skupiamy się na nim w tym wypadku. I w tym bloku zapisujemy transakcje. No ale dobrze, każdy blok ma jakieś tam ograniczenie, no nie możemy do takiego pudełka załadować nie wiadomo czego. Więc jeżeli skończy nam się takie pudełko, wtedy musimy odpowiednio je podpisać.
No zapisujemy na przykład, kiedy zostało zapakowane, co się w nim znajduje, no i ogólnie co sobie tam życzymy, możemy na takim bloku zapisać. Następnie bierzemy kolejny blok, ale żeby one nam się nie pomieszały, musimy podpisać odpowiednio, że ten blok był pierwszy, a ten będzie korzystał z danych, które są po tym bloku. Rozsądne? Rozsądne. Więc możemy sobie go położyć na wierzchu i zapisujemy kolejne informacje. I teraz przejdźmy do tego, dlaczego to jest takie super, że one są półprzeźroczyste. Jest to takie fajne, ponieważ jeżeli jesteś osobą troszkę mniej doświadczoną, to może cię zaskoczę, ale każdy może sprawdzić, jakie transakcje wykonujesz. Dam, dam, dam. To gdzie to bezpieczeństwo i anonimowość? No właśnie. No ale już tłumaczę. Otóż istnieją takie programy jak eksploratory sieci, które pozwalają po prostu zajrzeć w dany blok. Załóżmy, że to jest blok numer 5, więc ja mogę sobie zajrzeć, jakie transakcje były tam realizowane. I będę mógł to zrobić z całkiem dobrą skutecznością, ponieważ przejrzeć mogę każdy blok, jakbym miał dostatecznie dużo czasu, to od początku do końca trwania istnienia blockchainu na Bitcoinie. Ale jest pewien mankament. Wszystkie dane, które są w bloku, są jawne, ale anonimowe. No troszkę to brzmi skomplikowanie, ale spokojnie. Chodzi o to, że jeżeli wykonujesz jakąś transakcję, w blokach zapisywany jest adres twojego portfela. Twój portfel nie jest w żaden sposób powiązany z twoimi danymi osobowymi, jest anonimowy, każdy może mieć dowolną ilość portfeli. Dlatego nie da się do końca zweryfikować, a przynajmniej przeciętny człowiek nie może zweryfikować tego, do kogo należy dany portfel. Więc nie musisz się bać o to, że ktoś zauważy, że oddajesz komuś za kawę Bitcoinem, ponieważ no to jest raczej trudne. Wielu przestępców przejechało się jednak na tym, że Bitcoin jest w pełni anonimowy, bo nie jest. No, jeżeli są odpowiednie służby, które potrafią dojść po adresach bitcoinowych, jakie transakcje były wykonywane, z jakimi portfelami wchodziły w interakcje, więc taka wielka anonimowość Bitcoina no jest delikatnie rzekłbym kontrowersyjnym tematem i nie wierzyłbym w 100%, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości, jakie mają obecne służby informacyjne. No, ale wracając, właśnie dlatego, że one są półprzeźroczyste, idealnie oddają to, w jaki sposób możemy zajrzeć, ponieważ widzimy, co znajduje się w bloku, ale nie mamy 100% przejrzystości i nie możemy zweryfikować na przykład, czy Adam oddał za tę kawę, czy jednak nie. I te nasze kochane bloki, żeby były bezpieczne, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. I do tego służy haszowanie. A haszowanie to takie lepsze szyfrowanie, bardziej skomplikowane. Dlatego teraz zajmijmy się na chwilę szyfrowaniem, żeby później przejść do haszowania. No to lecimy. Szyfrowanie jest bardzo ciekawe. Musimy zapisać naszą wiadomość w taki sposób, aby odczytać mogła ją wyłącznie ta jedna osoba, do której ta wiadomość jest przeznaczona. Sztuka stara jak świat, która szczególnie nabiera na znaczeniu podczas wojen. Chyba każdy Polak jest dobrze zaznajomiony z historią łamania Enigmy, czyli właśnie maszyny szyfrującej wykorzystywanej przez służby wywiadowcze III Rzeszy. Wracając, musimy coś napisać, ale w taki sposób, żeby tylko konkretna osoba mogła to odczytać. No ale jak to zrobić? Takim najprostszym sposobem jest przyjęcie pewnego klucza, który znają właśnie dwie osoby. Po pierwsze, muszę znać go ja, jako osoba, która pisze daną wiadomość. Po drugie, musi znać go osoba odbierająca, aby mogła odszyfrować mój przekaz. Takim koronnym przykładem szyfrowania jest popularny szyfr Cezara. To bardzo prosty szyfr, który polega na tym, że przesuwamy litery w alfabecie o określoną wartość. Żeby móc go odczytać, musimy po pierwsze mieć pewność, że ktoś zastosował tu właśnie szyfr Cezara. Po drugie, musimy wiedzieć, jaki jest klucz, czyli o ile zostały przesunięte litery. Po trzecie, warto ustalić, jakim alfabetem się posługujemy, ponieważ potrafią się one od siebie znacznie różnić. Dla przykładu, tutaj jest wiadomość zaszyfrowana szyfrem Cezara. Została przesunięta o dwa oczka. Wiesz, że używamy alfabetu polskiego. Powodzenia! Oj, no dobrze.
To teraz wiesz już, czym jest szyfrowanie. No oczywiście, kryptowaluty nie wykorzystują szyfrów, takich prostych jak szyf Cezara, wykorzystują haszowanie. I haszowanie jest takim bardziej zaawansowanym szyfrowaniem, które wykorzystuje algorytmy szyfrujące. I to jest temat troszkę skomplikowany, ale żeby zrozumieć podstawowe działanie blockchainu, wcale nie musisz być z tego mistrzem. Wystarczy, że zrozumiesz podstawę działania. Więc dla przykładu Bitcoin wykorzystuje algorytm haszujący SHA-256. Skomplikowana nazwa, kompletnie nie jest Ci potrzebna, ale chciałem się pochwalić, że ją znam. Dobrze, to teraz. Haszowanie możemy prosto zrozumieć z jednego powodu. Możesz się sam tym pobawić. Wystarczy wyszukać sobie narzędzia haszujące online i one działają na prostej zasadzie. Masz pole, w którym wpisujesz pewną wiadomość. Ja mam oczywiście bardzo ważną wiadomość, którą chciałbym poddać haszowaniu. Wpisujesz daną wiadomość w pole, następnie przepuszczasz ją przez algorytm haszujący, w wyniku czego otrzymujesz hasz, czyli długi ciąg znaków, które z pozoru wydają się losowe, ale przepuszczając je przez odpowiedni algorytm, jesteś w stanie odkodować wiadomość. I teraz bardzo ważną częścią haszowania, która sprawia, że te nasze transakcje w blockchainie są bezpieczne, jest to, że jakakolwiek zmiana w naszej wiadomości, chociażby kropka, przecinek, jakakolwiek mikroskopijna zmiana sprawia, że cały ciąg znaków haszowania również się zmienia. Całkowicie. Dzięki temu no, można powiedzieć, że haszowanie chroni wiadomość przed jakąkolwiek modyfikacją. Ponieważ no, nie zmodyfikujemy treści wiadomości w taki sposób, żeby to nie zostało zauważone. No i teraz haszowanie wykorzystywane jest w kryptowalutach w kilku momentach. Po pierwsze, no, haszowane są całe bloki i to na podstawie haszu tworzone są właśnie łańcuchy, ponieważ każdy blok zawiera dane, zawiera hasz bloku poprzedniego. W ten sposób tworzy nam się ten łańcuch i dzięki temu jesteśmy w stanie zlokalizować, jakie bloki po sobie następują. Wydaje mi się, że jest to w miarę proste, więc myślę, że do ogarnięcia. Jak już jesteśmy przy haszowaniu, to wróćmy na sekundę do górnictwa. W Bitcoinie algorytm konsensusu, który jest wykorzystywany, to jest proof of work, tak zwany dowód pracy. Polega on właśnie na tym, że górnicy rozwiązują skomplikowane obliczenia, aby znaleźć hasz następnego bloku. Jeżeli go znajdą, to mają możliwość zapisania go, czyli zapisania transakcji, które w międzyczasie się odbyły na tym właśnie bloku i w nagrodę zgarniają troszkę bitcoinów jako wynagrodzenie. No i teraz cały szkopuł polega na tym, że ten hasz jest bardzo ciężki do znalezienia, ale bardzo prosty do późniejszego zweryfikowania. I to właśnie dlatego ta technologia jest tak skuteczna w tym wypadku, ponieważ górnik musi włożyć dużo pracy w to, żeby znaleźć hasz kolejnego bloku, ale wszyscy pozostali górnicy mogą w bardzo prosty sposób zweryfikować, czy jego obliczenia są poprawne. A, jeszcze jedno. Tak to działa w algorytmie proof of work, czyli w dowodzie pracy. Ale istnieją inne algorytmy konsensusu, dla przykładu Ethereum używa proof of stake. Ale myślę, że górnictwo i ogólnie temat tego, jak sieci są zabezpieczane, jest bardzo ciekawy, ale rozległy, więc może wypada zrobić o tym oddzielny materiał. Dlatego jeżeli chciałbyś o tym posłuchać, dowiedzieć się troszkę, z czego ci górnicy zarabiają, jakie mają koszty, no to daj znać w komentarzu. Myślę, że to może być naprawdę fajny materiał i wypada coś takiego zrobić. Dobrze. Nie sposób mówić o kryptowalutach i nie wspomnieć nic o decentralizacji. Strasznie brzmi, damy radę. Więc tak, decentralizacja w dużym uproszczeniu polega na tym, że blockchain, czyli kryptowaluty, są niezależne od żadnej jednostki centralnej. Tą jednostką centralną mógłby być bank, mogłoby być państwo, a blockchain jest całkowicie niezależny. Żadna instytucja nie może przyjść i powiedzieć: halo, halo, ten pan ma za dużo środków na blockchainie, proszę mu je zabrać. To tak nie działa. I właśnie decentralizacja w dużej mierze odpowiada za to, jak popularne stały się kryptowaluty. Żeby to zrozumieć, musimy sobie dać lekki zarys historyczny.
Satoshi Nakamoto wyszedł do ludzi z ideą kryptowalut zaraz po roku 2008, w którym to był krach nieruchomości, bańki nieruchomości na rynku amerykańskim. Poparcie dla rządów i zaufanie do finansów było wtedy bardzo niskie u ludzi, którzy szukali alternatywnych środków przechowywania wartości. Takich, które byłyby odporne na tego typu przypadki. No i wtedy właśnie pojawiły się kryptowaluty. Idea ta powoli rozkwitała, zbierała coraz więcej zwolenników i w sumie nic w tym dziwnego, bo oczywiście w większości z nas nigdy nie dotknie przykra sytuacja, w której państwo bądź jakaś instytucja konfiskuje nam środki do życia. No przeciętny człowiek nie musi się z tym mierzyć i oby nigdy nie musiał. Niestety jednak są niektóre kraje, w których prawa człowieka są nagminnie naginane, delikatnie mówiąc. W związku z tym ludzie odczuwają potrzebę zabezpieczania się na wypadek takich sytuacji. Nic z tym dziwnego i prawdopodobnie z tego powodu kryptowaluty cieszą się największą popularnością na przykład w Afryce. Tam, gdzie siła nabywcza pieniądza potrafi gwałtownie spadać, zaufanie do waluty narodowej oraz władzy jest na tyle niskie, że ludzie upatrują w kryptowalutach tego swoistego bezpieczeństwa. Z tą decentralizacją to niestety jest również tak, że to bardzo ładnie brzmiący koncept i oczywiście w założeniach Satoshiego Nakamoto Bitcoin byłby walutą zdecentralizowaną. No ale niestety wraz z biegiem wydarzeń ta decentralizacja została troszkę okrojona, wciąż jednak możemy mówić o tym, że Bitcoin jest zdecentralizowany. Nie należy jednak ufać w wszelkie pogłoski o tym, że to jest 100% decentralizacja i rządy i państwa nie mają nic do powiedzenia, ponieważ mają i to na przykład widać po tym, że są w stanie pojmać przestępców, którzy wykorzystują blockchain do opłacania transakcji, więc może nie mogą ingerować w transakcje, ale są w stanie monitorować, co dzieje się na blockchainie i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje dotyczące losów nieszczęśników. Skoro już jesteśmy przy decentralizacji, to pozwól, że troszkę ten temat rozwinę, ponieważ nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych tematów związanych z kryptowalutami. W swoich podstawach decentralizacja brzmi dość prosto. Chodzi o oderwanie się od instytucji centralnych, czyli o stworzenie rozproszonej księgi, takiej, która będzie niezależna od jednostek, a będzie we władaniu ogółu. Ale jeżeli wejdziemy w ten koncept troszkę głębiej, tak jak zrobił to na przykład założyciel Ethereum Vitalik Buterin, dojdziemy do wniosku, że decentralizacja może być rozumiana na różnych aspektach. I tak on na przykład, wcześniej wymieniony, wyróżnia trzy rodzaje decentralizacji. Mamy decentralizację architektoniczną, logiczną oraz polityczną. Mówimy w tym momencie o kontekście kryptowalut, tak żeby to zawęzić. I one różnią się od siebie drobnostkami, które jednak są całkiem istotne. Zacznijmy od decentralizacji architektonicznej. Polega ona na tym, że im więcej węzłów składa się na dany blockchain, czyli można powiedzieć, że im więcej urządzeń pracuje wewnątrz tego blockchaina, tym bardziej zdecentralizowana jest dana sieć. To wydaje się logiczne. W końcu, no, im więcej węzłów, tym większe bezpieczeństwo, ponieważ wszystkie węzły raczej nie przestaną działać w jednym momencie. Ale, jeżeli weźmiemy pod uwagę teraz decentralizację polityczną, to warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko istotne jest to, ile węzłów znajduje się w danym blockchainie, ale również to, ile osób ma władzę nad tymi węzłami. Bo co z tego, że dany blockchain będzie miał 100 węzłów, czyli 100 urządzeń, 100 komputerów, które wewnątrz niego pracują, jeżeli one wszystkie będą zarządzane przez jedną firmę lub jednego człowieka? No ciężko wtedy mówić o decentralizacji, ponieważ wciąż mamy praktycznie jedną osobę decyzyjną. A na to większość osób nie zwraca uwagi. I to jest też częsty argument przeciwko decentralizacji, który jest podnoszony, no bo jednak w momencie, w którym kryptowaluty stały się wielkim biznesem, weszły firmy z wielkim kapitałem, no i w tym momencie większość mocy wydobywczej zgromadzona jest właśnie przez wielkie korporacje. A na czym polega ten ostatni rodzaj decentralizacji? Ta decentralizacja logiczna.
No, ona jest nieco trudniejsza do wyjaśnienia, ale żeby to zrobić, posłużmy się wizualizacją. Wyobraź sobie klocki Jenga. Praktycznie, prawdopodobnie w nie grałeś, to jest bardzo popularna gra. Polega na tym, że musisz usunąć klocki z wieży tak, żeby się ona cała nie przewróciła. I to najlepiej obrazuje, czym jest decentralizacja logiczna. Mówi ona o tym, ile elementów możemy usunąć z blockchainu, zanim on się całkiem rozsypie i przestanie działać. Im więcej takich elementów można usunąć, tym bezpieczniejsza jest sieć. W kilka minut nauczyłeś się mniej więcej, jak działa blockchain, z czego się składa, czym jest szyfrowanie, czym jest haszowanie. Poznałeś troszkę zasad związanych z działaniem kryptowalut, wiesz już, czym jest decentralizacja i potrafiłbyś chyba mniej więcej powiedzieć, dlaczego te kryptowaluty są takie inne od systemu bankowego. Jak na kilka minut nauki uważam, że to niezły wynik, ale. No, w dziedzinie Web3 jest bardzo dużo różnych innych ciekawych tematów, które możemy rozwinąć. Ja bardzo chętnie to zrobię, bo muszę przyznać, że podczas tego odcinka bawiłem się znacznie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego bardzo będzie mi miło, jeżeli wyrazisz swoją chęć w komentarzu dalszej nauki i razem poznamy sobie inne zagadnienia. No może górnictwo właśnie. Myślę, że to fajny temat na przyszły materiał. Dlatego jeżeli chciałbyś, żeby ten materiał został zrealizowany, daj znać, polub ten film, napisz coś w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki wielkie!